Ogólnie poczekam tutaj jeszcze chwilę, żeby parę osób się zebrało, także na spokojnie. Dla tych, którzy już są, pewnie później będę się powtarzać jeszcze, jak przebędzie trochę więcej osób, ale dzisiaj będę omawiała artykuł i pisanie artykułu. Na maturze rozszerzonej jest z angielskiego. To jest druga jakby forma wypowiedzi, które są dostępne. O, już widzę, że jest coraz więcej osób, także jeszcze raz pewnie się powtórzę, ale witam wszystkich, którzy dzisiaj tutaj przyszli. Ogólnie widzę, że jest już sporo osób, także zaczęłabym od tego, że chciałam strasznie podziękować, dlatego że mega się zdziwiłam, ale mój poprzedni live z angielskiego ogólnie ma strasznie dużo wyświetleń, bo już prawie 10 tysięcy i ogólnie był bardzo pozytywny odzew, także jestem wdzięczna i cieszę się, że Wam się podobało i że przyszliście dzisiaj tutaj znowu, żeby zobaczyć, jak już mówiłam. Na początku dzisiaj będę omawiała zasady pisania artykułu i też dawała Wam trochę rad na temat tego. Jest to ogólnie forma, która jest na maturze rozszerzonej, nie podstawowej. Także jeśli ktoś chce zdawać rozszerzenie, to myślę, że Wam się przyda. Ponieważ jakby rozprawka, wiadomo, jest jedną z głównych form. I myślę, że trochę artykuł tutaj nie jest do końca doceniany. I też ludzie się boją trochę go wybierać, bo jednak wydaje mi się, że w szkołach, w liceach czy tam technikach zazwyczaj omawia się te rozprawki jednak, czyli no for and against essay albo opinion essay. I jakby myślę, że nie do końca jest dobrze jakby to przeprowadzane, że faktycznie wiadomo, jak pisać ten artykuł. Także mam nadzieję, że dzisiaj Wam trochę wyjaśnię na ten temat i będzie Wam trochę łatwiej. Ponieważ no często wiadomo, że może zdarzyć się też sytuacja, że Wam nie przypasuje ogólnie temat rozprawki. I pomyślicie sobie wtedy, że no jednak chyba ten temat artykułu wygląda ciekawiej i wolelibyście to napisać, także jeśli chcecie to dobrze zrobić, to ogólnie tak, zaczynając od podstaw, macie 13 punktów do zdobycia. Dokładnie tak samo, jest to standard, zawsze tak jest na maturze rozszerzonej, jeśli chodzi o formę pisemną. I tak, macie taki sam limit słów, 200-250, plus minus 10%, czyli około 25 słów. No i tak, i jakby właśnie tak jak mówiłam już a propos mojego poprzedniego live'a, to jakby limit tutaj nie jest najważniejszy, ale warto się tak zmieścić w tych granicach 180-280. I tak, chciałam to też powiedzieć w moim poprzednim live'ie, ale mi się zapomniało. Także takie tematy, które są najczęściej poruszane na maturze, jeśli chodzi o formy pisemne, to jest na przykład środowisko, praca, szkoła, zdrowie, sport, kultura, podróże i społeczeństwo ogólnie. Także tak jak mówiłam a propos tego słownictwa, żeby lepiej się przygotować na początek i znaleźć sobie takich parę słówek, którym można się tam popisać w jakiś sposób, to jakby właśnie to są te tematy, w których powinniście sobie patrzeć. I tak, jeśli chodzi o pisanie artykułu, to on nam zostawia trochę taką dużą dowolność i no, w sensie taką swobodę. I ogólnie chodzi o to, żeby poruszyć odbiorcę. Jakby to jest najbardziej oceniane, bym powiedziała. I tak, najważniejszym aspektem tutaj jest tytuł. I to różni też różni się tym od rozprawki, że właśnie tutaj trzeba pamiętać o tym tytule, napisać go na środku. Można to zrobić drukowanymi literami, ale nie trzeba. I on ma być krótki, ma być takim wprowadzeniem, jeśli chodzi, ma zaciekawić i jakby opisać trochę, ale nie wszystko, o czym mniej więcej będziecie pisać, żeby nawiązał do całości i właśnie zaciekawił czytelnika. Jeśli chodzi o samą formę pisania tego artykułu, to ma on 4 akapity i ma wstęp, rozwinięcie, które jest podzielone na 2 części i zakończenie, tak jak w rozprawce. I jeśli chodzi o to rozwinięcie, co jest w pierwszej i drugiej części, to zaraz też o tym powiem.
Jeśli chodzi o wstęp, to on ma tak przybliżyć mniej więcej temat i jakby w artykule też możecie jakby wyrazić na spokojnie swoją opinię, bo mniej więcej o to w nim chodzi też, żeby pokazać swój pogląd. Ale też trzeba to umieć zrobić w taki ciekawy sposób, żeby kogoś po prostu zainteresować tym, co macie do powiedzenia. I jakby do tego na przykład są bardzo fajne pytania, że po prostu chcecie zaangażować swojego czytelnika, żeby on jakby trochę się wciągnął w tę pracę i mówicie do niego na przykład, tutaj sobie przygotowałam, have you ever wondered, albo have you ever experienced something, jakby tym nawiązujecie też do jego doświadczeń, skłaniacie kogoś do refleksji i przez to wasza praca jest dużo bardziej urozmaicona. Ale możecie to zrobić też na przykład przez cytaty albo przysłowie, albo ogólnie sprawdzić sobie wcześniej jakieś powiedzenia. Najlepiej znaleźć takie, które są trochę uniwersalne i będą się odnosiły do tych tematów, które mówiłam wcześniej, które najczęściej występują na maturze. I jakby przykładem tego może być na przykład takie powiedzenie actions speak louder than words. I jakby no to jest znane, jakby wszyscy wiedzą, że się mówi czasem, że właśnie czyny znaczą więcej niż słowa. I jakby to można fajnie odnieść w wielu tematach. Chociażby przykładowo mówiąc w ochronie środowiska. Jakby możecie powiedzieć, że dużo ludzi mówi o ochronie środowiska i że to jest ważne, ale tak naprawdę jeśli chodzi o czyny, no to coś tam i rozwinąć ten temat. Tylko też pamiętajcie, że jakby to jest takie fajne urozmaicenie, które można wprowadzić i jakby odnieść się do tego jednym zdaniem, ale też żeby nie popłynąć i napisać o tym całej pracy. Dlatego, że ważne jest to, żeby trzymać się tego tematu. I jednak to jest tutaj najważniejsze. Żebyście nie pisali takie, że piszecie jakiś cytat i później mówicie, nie wiem, 50 linijek o tym, kto to napisał, kiedy to było i w ogóle całą sytuację, tylko nie, właśnie piszecie, taki przerywnik to jest i wracacie do tematu, fajne urozmaicenia. Albo też fajną opcją ogólnie są kontrasty, że macie takie zdania, że na przykład mówicie, że most people believe that, but the truth is, jakby mówicie swój jakby pogląd na ten temat i porównujecie trochę dwie strony. I to też właśnie jest fajne urozmaicenie i fajnie jakby taki zaciekawiający taka wstawka. Albo możecie, jeśli chcecie na przykład porównać sytuację, jak było kiedyś i jak jest teraz, to możecie powiedzieć in the past it was common for people to coś tam, whereas nowadays, i jakby wtedy porównujecie dwie strony, właśnie jak to było kiedyś, jak jest teraz, że kiedyś dla ludzi to było jakby no bardziej popularne, w sensie, że jakby bardziej, jakby zapomniałam słowa, przepraszam, że kiedyś to było normalne dla ludzi i to się praktykowało częściej, a teraz się coś zmieniło i jakby fajnie sobie tutaj porównujecie. Kilka jeszcze takich zdanek, które przygotowałam, które też mogą być takimi fajnymi rozpoczęciami jakby zdań, to jest na przykład, jeśli chcecie się odnieść do opinii ogólnie w społeczeństwie, albo na przykład do tego, co widzieliście w telewizji, albo jakichś artykułów, albo badań ogólnie, albo statystyk, to możecie na przykład powiedzieć, że public opinion has always been divided on the subject of, i jakby tutaj pokazujecie, że opinia społeczeństwa była jakaś podzielona i coś się różniło i przedstawiacie, odwołujecie się do swojej jakby perspektywy w tym wszystkim. Albo możecie powiedzieć, że there has been a lot of discussion in the media about. Dlatego właśnie też, że te tematy z matury często po prostu się wiążą z tematami, które są na czasie, bym powiedziała. Także no, jeśli oglądacie jakieś wiadomości, wiecie, co się dzieje ogólnie na świecie, macie jakąś tam ogólną wiedzę, to tutaj fajnie można to wszystko wykorzystać i się do tego odnieść. I to jest też właśnie takie fajne zdanie, które wam pomoże jakby zacząć ten temat sam w sobie. I jeśli chodzi o te badania i jakiś taki naukowe bardziej kwestie, to jest trochę takie mniej bezpieczne, dlatego że no tutaj jak coś powiedzie, co nie jest prawdą, no to może nie być za fajnie, ale na przykład możecie powiedzieć, że according to the latest research, jakby wtedy mówicie o czymś, co czytaliście, jakby co było potwierdzone jakimiś badaniami albo cokolwiek. No i tak, i to też właśnie jest takie dosyć przydatne. Muszę sobie tutaj przykręcić, przygotowałam sobie notatki, co chcę mówić. I przejdę teraz do rozwinięcia.
w którym opisujecie, podajecie przykłady i ogólnie się rozwijacie na jakiś temat. Wyjaśniacie, jakby mówicie też o tej swojej opinii i ogólnie ono jest podzielone na dwie części, dlatego że często w poleceniu macie jakby zawrzeć dwie rzeczy. Na przykład odniosę się do jakby przykładu z poprzedniej matury, zeszłorocznej, gdzie tam trzeba było napisać, że się było na jakiejś wystawie i to było bodajże o ochronie środowiska i tam trzeba było zawrzeć dwie rzeczy. Trzeba było napisać ogólnie, które tam zdjęcie wywarło na was jakieś największe wrażenia i jednocześnie odnieść się też do sytuacji, czy według was jakby taka forma przedstawienia i uświadomienia kogoś o ochronie środowiska jest dobra. I właśnie to są te dwie rzeczy, które trzeba zawrzeć, więc piszecie jakby na pierwsze pytanie teoretycznie odpowiadacie w tej pierwszej części, na drugie w drugiej, dosyć logiczne. Dlatego to jest podzielone i warto jakby właśnie też pamiętać o tej kompozycji, żeby faktycznie wyznaczyć sobie te akapity, bo za to też są punkty. No i tutaj jakby mówicie o jakichś właśnie swoich doświadczeniach, jakichś przeżyciach, przebiegu zdarzeń, w zależności do czego odnosi się tak naprawdę polecenie. No i tutaj też możecie właśnie przytoczyć sobie jakieś przykłady albo coś gdzieś wyczytaliście, tak jak mówiłam wcześniej, to tutaj też jest na to miejsce. No i tak, możecie używać ogólnie w artykule takiego nieformalnego słownictwa. Nie tak jak w rozprawce, która jest taka bardziej formalna, to tutaj tak naprawdę możecie sobie pisać, tak jak tam trzeba było pisać pełne formy, na przykład I have, czy coś takiego, to tutaj nie musicie w ogóle. Piszecie normalnie, skrótowo, to jest dużo bardziej luźne. Macie właśnie, dlatego mówiłam, że macie tutaj dużo więcej swobody. No i tak, takie zdanka jakieś, które mogą wam się przydać, żeby jakby zaczynać jakieś argumenty albo cokolwiek, no to może być let's start with albo on top of that, jak mówicie o jakiejś rzeczy i później chcecie przejść do czegoś innego. In addition to, albo jak chcecie powiedzieć, że pomimo czegoś, no to in spite of, albo despite, albo coś takiego. Jeśli chcecie powiedzieć na przykład, że z powodu czegoś coś tam uważacie, no to możecie zacząć zdanie od due to. I na przykład jeśli chcecie powiedzieć, na przykład coś zasugerować, że coś jest tak naprawdę pozornie, a tak naprawdę jest inaczej, no to możecie zacząć zdanie ogólnie pisząc seemingly, przecinek, i jakby wtedy piszecie jakby dalej, rozwijacie się na ten temat. Też jakby no jakiś, zamiast mówić for example, możecie mówić for instance, jakby no to są takie już wymienne. A tak, jeśli chodzi o zakończenie, no to już jest jakby, tak jednym zdaniem podsumowujecie jakby cały ten artykuł, i ogólnie opisujecie jakieś wnioski i też jakby mówicie o tej swojej opinii i tam się odwołujecie do całego artykułu, ale jednocześnie no bez przesady jakby nie piszecie drugi raz tego samego. I tak samo jeśli napisaliście wcześniej jakiś cytat. Jest jakieś pytanie? Momencik, jest możliwość zrobienia z tych pomocnych zdań? Tak, właśnie chciałam też o tym powiedzieć, że ja już jakby miałam z tym trochę problem przy moim pierwszym live'ie, dlatego że pokazywałam wtedy na kartce wam jakieś te zdanka i przydatne słownictwo. Jakby później wstawiłam to normalnie w komentarzach, ale teraz chcę zrobić coś takiego z uwagi na to, że jakby, nie wiem, pewnie zauważyliście, jeśli śledzicie ogólnie inne live'y na filokursach, to jakby często jest coś takiego, że jak oni udostępniają ekran, to się przerywa. I ja bym chciała zrobić coś takiego, że stworzę sobie po prostu jakiś plik w Wordzie, ewentualnie prezentację, gdzie wam wsadzę po prostu te wszystkie słówka, jakby oddzielnie, wiadomo, do rozprawki, oddzielnie do artykułu, jakieś pomocne zdanka, jakby później to udostępnię, bo no właśnie, jako że jest dużo tych problemów technicznych tutaj z tymi live'ami, to nie chcę też wam pokazywać kartki, ale jednocześnie nie chcę udostępniać ekranu, dlatego że się boję, że coś się może przerwać. Także po prostu zrobię taki plik i później jakby to wstawię wszystko, jakoś ładnie opisane, też z tłumaczeniami. Live'y będą też zapisane, więc nawet jakby coś tam nie wyszło albo się miało zmienić, to jakby możecie sobie jeszcze raz to wszystko przesłuchać, co mówię teraz. I tak, wracając do tych słówek, bo chyba na tym skończyłam, mówiłam o zakończeniu już. cieszę się. No to ogólnie w tym zakończeniu musicie powiedzieć swoją jakąś refleksję.
w sensie fajnie jest zawrzeć w tym jakąś refleksję jakby do jakby czytelnika. Dlatego, że możecie go pozostawić z takim pytaniem na koniec, żeby on miał taką świadomość, że kurczę, ten artykuł jakby sprowadził mnie do myślenia po prostu. I zostawiacie wtedy takie pytanko, na przykład what would you do if you were in that situation, albo coś takiego. W sensie wiadomo, że to nie pasuje wszędzie, nie pasuje do każdego tematu artykułu, ale zostawić takie pytanko jakieś na koniec, które właśnie skłoni do refleksji czytelnika, to też jakby dużo więcej wprowadza wam. I ta praca po prostu jest ciekawsza, jest bardziej taka, że można się do niej odnieść i jakby macie też do tego dużo więcej punktów. Że po prostu umiecie kogoś zaciekawić i jakby macie te relacje mimo wszystko z czytelnikiem. Także to jest takie zdanko albo co tam jeszcze można ogólnie, żeby zacząć takie zakończenie samo w sobie. Już pomijając to pytanie, które można dodać, no to też jak w rozprawce możecie ogólnie zacząć to jakieś to sum up albo summing up, albo inne rzeczy typu it seems to me that, albo all things considered, taking this into account. I to są właśnie takie zwroty. Dziękuję, ktoś komplementuje moją bluzę. bo chcę jakby też wam odpowiadać. Możecie pisać pytania ogólnie, jeśli macie, to ja w trakcie też będę przerywać i odpowiadać, ale też na koniec, jak już skończę wszystko to, co chciałam powiedzieć, to też możecie. Także nie ma sprawy. I tak, jeśli właśnie napisaliście jakiś cytat we wstępie i chcecie się do niego znowu odnieść jakoś w zakończeniu, to jakby możecie to na spokojnie zrobić, tylko po prostu użyjcie tych innych słów, żeby to nie było tak, że się powtarzacie, dlatego że wtedy już cała wasza praca i jakby ta fajna wstawka traci trochę na wadze i jakby od razu przez to no, jest mniej wiarygodna i ogólnie jest słabiej. Także jeszcze takie jakieś rady, które mogę wam dać a propos pisania tego artykułu na maturze, to jakby bardzo przydatne, jakby wiem, że mówiłam to już a propos rozprawki, ale przydatne jest jakby zrobienie sobie w brudnopisie rozpiski i normalnie rozplanowanie tego, co chcecie zawrzeć. Jakby pamiętajcie, że to ma być wszystko na temat i zgodne z tematem, dlatego napiszcie sobie po prostu rzeczy z polecenia, które na pewno musicie w tym umieścić i rozplanujcie to sobie trochę, żeby po prostu zobaczyć, jak to mniej więcej wam zajmie i ile tam miejsca i jakby co chcecie tam dodać. Zapiszcie sobie dodatkowe słówka, które chcecie zawrzeć, których wcześniej się nauczyliście i właśnie takie zdania, jakieś takie popisowe numery, które chcecie tam wstawić w tej pracy, to jakby wszystko sobie tam zapiszcie od razu tak najlepiej, przynajmniej ja tak na maturze zrobiłam, że pierwsze co, to jakby spojrzałam jeszcze przed zaczęciem słuchania, spojrzałam sobie właśnie na tematy prac i się tak zastanowiłam, takie dobra, będę o tym myślała mniej więcej słuchając i robiąc resztę tam zadanek. I na początku sobie zapisałam właśnie wszystkie te słówka, których ja się nauczyłam wcześniej, żeby o nich po prostu nie zapomnieć, bo jakby w tym całym stresie, to ciężko się odnaleźć. Także zapiszcie sobie to na wstępie, żeby na pewno o tym pamiętać, żeby fajnie jakby się popisać. I co? No piszcie na temat, trzymajcie te kompozycje, zróbcie akapity, pamiętajcie o wprowadzeniu tematu. Napiszcie go na środku. I oprócz tego, to zaznaczcie też w kółko temat, który wybieracie. Mówiłam o tym wcześniej, przy rozprawce też, ale zaznaczcie to, bo jednak warto o tym pamiętać. No i ogólnie nie bójcie się tego artykułu, dlatego że, tak jak mówię, to jest dużo mniej formalne niż rozprawka. I jakby wiadomo, że ciężko, w sensie, że większość osób wybiera rozprawki generalnie do pisania, bo myśli, że są łatwiejsze, ale jak naprawdę jest taki temat, który wam średnio pasuje, a jednak boicie się samej formy artykułu, to tak naprawdę nie macie się czego bać, bo jakby mniej więcej wszystko się opiera na tym samym. 4 akapity, wstęp, rozwinięcie podzielone na 2, jeśli chodzi o kompozycję. Słownictwo, no tu jest mniej formalny styl, więc no, nawet łatwiej. I tak, no i fajnie też właśnie, jeśli ogólnie będziecie na bieżąco z jakimiś wiadomościami i będziecie mieli jakąś taką wiedzę ogólną, którą też możecie wstawić w tym artykule, bo wtedy on staje się nawet jeszcze bardziej wiarygodny i dużo bardziej urozmaicony. Okej, ktoś tutaj mnie spytał, czemu prowadzę to po polsku, nie po angielsku, te live'y. Ogólnie na początku samym myślałam, żeby prowadzić je po angielsku, żebyście mogli ogólnie słuchać języka i jakby bardziej się w to wczuwać, ale wydaje mi się, że
ogólnie prowadzenie tego w języku angielskim byłoby utrudnieniem dla wielu osób, ponieważ chcę jakby dobrze to każdemu przekazać i dobrze to wytłumaczyć. I jakby wiadomo, samo polecenie też na maturze jest w języku polskim i w ogóle wydaje mi się, że jakby ogólnie prowadzenie lekcji w angielskim to jest jakby najlepsze rozwiązanie, tak się najwięcej uczycie. Ale jeśli chodzi o takie stricte wyjaśnianie takich rzeczy i mówienie tak własnymi słowami, opisywanie wam sytuacji z matury i mówienie jakichś zwrotów i tłumaczenie, co będzie oceniane, co nie, to jednak wydaje mi się, że lepiej to przekazać po polsku, żeby po prostu każdy to zrozumiał. Każdy ma inny poziom angielskiego tutaj. Jakby tu jest naprawdę sporo osób i jakby nie wiem, kto jaki ma poziom i może ktoś jakby chce spróbować i zdawać to rozszerzenie, a mimo wszystko nie czuję się tak pewnie w tym angielskim i będzie miał problem ze zrozumieniem, jak ja będę ciągle mówiła po angielsku. Także wydaje mi się, że prowadzenie po polsku jest tutaj bezpieczniejsze. Tak samo jak będę wam w przyszłości tłumaczyła gramatykę, to jakby właśnie zazwyczaj nauczyciele prowadzą to po angielsku, co jest bardzo dobre ogólnie, tylko że wtedy często się uczycie, w sensie ogólnie ja to bardzo popieram, tylko wydaje mi się, że jak tak stricte teraz robię te powtórki i wszystko jest tak pod koniec, bo zaraz jest ta matura, no to nie wiem, że po prostu lepiej to zrozumiecie, ale jeśli wolicie, żebym prowadziła to faktycznie po angielsku, to jakby nie ma sprawy, napiszcie mi to, bo ja naprawdę też mogę prowadzić to. Na samym początku trochę myślałam, że tak to będzie wyglądało, ale później miałam właśnie takie przemyślenie, że może jednak to nie będzie aż tak jakby dobra opcja. Ale nie wiem, to już od was zależy, jak wy wolicie, także piszcie w komentarzach albo piszcie na priv ogólnie, to jakby ja to dostosuję po prostu do większości. Mogę zrobić też, jeśli chcecie, jakąś ankietę po prostu w relacji na ten temat. No właśnie, zrozumienie dla każdego też mi się tak wydaje, także ewentualnie no, mogę zrobić takie głosowanie, jeśli faktycznie ktoś wolałby, żebym mówiła po angielsku. Ale wydaje mi się, że tak jakby mam szersze grono tutaj odbiorców, każdy to rozumie, także po prostu jest okej. I co tam jeszcze chciałam wam powiedzieć na temat tego artykułu? Wydaje mi się, że to wszystko. Właśnie chciałam tylko powiedzieć, że on jest taki trochę niedoceniany, bo wszyscy się skupiają na tej rozprawce. Ale nie bójcie się go, jakby naprawdę, naprawdę nie jest źle. Często jakby ma lepszy temat niż sama rozprawka w sobie, także wydaje mi się, że to tyle dzisiaj ode mnie. Co chciałam wam przekazać, to chyba wam przekazałam. Także jeśli macie teraz ogólnie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja jeszcze tutaj chwilę sobie poczekam i możecie zadawać albo pisać ogólnie później na priv. Piszcie mi też proszę, jakie chcecie tematy, żebym omawiała ogólnie na następnych live'ach, ponieważ do 10 czerwca będę prowadziła te live'y, mniej więcej tam co 3 dni, także będziemy się spotykać, jeśli chcecie i tak, no i po prostu piszcie mi swoje sugestie też, jeśli nie będzie sugestii, to będę to układła trochę pod siebie i też jakby to, co ja uważam, to będę prowadziła. Na razie skupiałam się jakby na tej części pisemnej trochę, bo wiem, że też dużo osób, nawet jak nie na maturze, to teraz ma jakieś prace domowe i wszyscy do nas piszecie, żebyśmy za was robili prace domowe, ale no trochę to tak nie działa, ale jak wam mówię te zasady, to może wam to też jakoś pomoże. Jak najlepiej opanować słowotwórstwo w ostatnim zadaniu z gramatyki. Jeśli chodzi o słowotwórstwo, to wydaje mi się, że po prostu robić jak najwięcej, ogólnie najlepszym zadaniem, sposobem do nauki z matury angielskiego jest faktycznie robienie tych zadań z matury. Także przyjrzyjcie sobie arkusze na stronie CKE, one są wszystkie jakby dostępne i po prostu ćwiczcie. Jakby słowotwórstwo jest o tyle ciężkie, że no właśnie ogólnie tam macie dużo opcji łączenia tego i wiadomo. Także wydaje mi się, że robienie tych zadań jest bardzo pomocne. Ogólnie odpowiedzi są też dostępne, więc macie sobie jak sprawdzić. A poza tym, to ogólnie ja też mogę wam powiedzieć, mogę zrobić ogólnie też live'a a propos całego słowotwórstwa. Wtedy się jakby przygotuję, wam tam dam różne tipy na nauczenie się do tego. Też powiem, jakie są najbardziej najczęstsze słówka, które są wykorzystywane do takich zadań. No i wydaje mi się, że to też może być pomocne, także jeśli chcecie, mogę poświęcić temu cały live dosłownie, bo wiem, że dużo osób ma z tym problemy i faktycznie to jest często też zadawane pytanie, także jak chcecie, to będzie i wtedy wszystko wam opowiem dokładniej.
Na tę chwilę mogę doradzić tylko robienie zadanek i ćwiczenie, ale jak się przygotuję, to wam powiem więcej na ten temat. Także w przyszłości mogę to jakoś opisać. Mogę dodać do tego pliku jakiś przykład fajnego. Tak, mogę. Właśnie też chciałam wam powiedzieć, żebyście sobie poczytali. Ogólnie dużo jest artykułów w internecie, także też zobaczycie, zapoznacie się trochę z tą formą. Będziecie mieli przykład, ale mogę ja też wsadzić w tym pliku, który będę tworzyła, no jakiś taki krótki artykuł, żebyście mieli mniej więcej co i jak tam jest. Także tak, wydaje mi się, że jak stworzę już tę prezentację, co postaram się zrobić jak najszybciej, ale też do końca nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie, bo mam studia i wszystko i sesja. To na pewno wstawię jeszcze przed maturą, żebyście mogli sobie to przejrzeć. No i co? I jak jeszcze macie jakieś pytanka, to możecie pisać. Tematy, słowotwórstwo już sobie zapamiętam, więc może w czwartek, może na jeszcze następnym live, ale to omówię, jeśli chcecie i co. No i wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o artykuł. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytanka. No. I myślę, co jeszcze mogę wam tutaj doradzić. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale też jedną z form na rozszerzonej maturze z angielskiego jest nie tylko rozprawka, nie tylko artykuł, ale też list formalny, który co prawda nie był często praktykowany w poprzednich latach, ale nigdy nie wiadomo, może się pojawi. Także jeśli też chcecie, żebym zrobiła coś o liście formalnym, to mogę. Jeśli chcecie, żebym w ogóle zeszła z poziomu i zrobiła poziom podstawowy, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest w miarę proste napisanie jakiegoś listu, czy tam maila, czy tam posta na bloga. Chociaż i tak parę osób do nas pisało w tej sprawie, więc nie wiem, może zrobię to ogólnie na jednym live'ie wszystko, takie skrócona wersja dla ludzi z podstawy. I tak, no z gramatyki myślałam, żeby zrobić jakieś conditionale albo stronę bierną też, więc to też możecie, może będzie poruszane, jeśli was to interesuje. A tak to co, mogę was zaprosić tylko na jutro. Jutro będzie live na pewno z matematyki, poziom podstawowy. Nie wiem, co tam Igor sobie wymyśli, albo Julka. I na pewno będzie też jutro live do ogólnie egzaminu ósmoklasisty, więc jak macie też jakieś młodsze rodzeństwo albo coś takiego, to też będzie matematyka. Także możecie im przekazać, bo na pewno live będzie zapisany. Będzie zapisany, wszystko będzie na filokursach. Także możecie sobie to odtwarzać i przypominać też przed maturą, jeśli wam to pomoże. Masz jakieś sposoby, żeby łatwo zapamiętać reguły tworzenia czasów i ogólnie jak łatwo rozpoznać w zdaniach? Czy mam jakieś reguły, żeby łatwo zapamiętać czasy, tak? Wydaje mi się, że najłatwiej zrobić sobie coś w stylu tabelki. Że faktycznie zapisać sobie present simple, present continuous, jakby podzielić to na czasy teraźniejsze, przeszłe, przyszłe. Ogólnie ja jakby na samych kursach w sobie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale będą, no w sumie to dla was to już nie takie istotne, jeśli zdajecie maturę w tym roku, ale jeśli jest tu ktoś młodszy, to zapraszam, ogólnie kursy będą stacjonarne i ja też je będę prowadzić. I wtedy na pewno będę poruszała robienie wszystkich czasów. Także może teraz, jeśli bym się wyrobiła, zrobiłabym ja dla was taką tabelkę z tymi czasami, żeby po prostu jakoś je odseparować od siebie i wam pokazać też na przykładach zdań różnych, jak wyglądają najbardziej jakby popularne formy czasów, które są używane w tych zadaniach. Też mogę wprowadzić jakieś takie przykładowe zadania z maturki. A ogólnie tak sama rada w sobie, jak się uczyć czasów. Wydaje mi się, że przeczytajcie sobie, jest dużo artykułów na ten temat, jak wygląda tworzenie czasów, także możecie to znaleźć na pewno w internecie i sobie po prostu popatrzeć, co się z czym łączy, które są jakby słówka najbardziej popularne dla jakiegoś czasu, dlatego że ludzie wstawiają mnóstwo takich rzeczy, naprawdę. Także jak teraz, jakbym nawet ja tego nie zrobiła, to jest zawsze jakaś opcja dla was. No i co? No, wydaje mi się, że akurat gramatykę też jakby patrzeć sobie wiadomo po zadaniach maturalnych, robić sobie przykłady. A tak stricte takich reguł, żeby coś łatwiej się zapamiętywało, to chyba szczerze nie mam. Ja wam powiem, że ja też nigdy nie lubiłam ogólnie gramatyki, ale no to jest coś, czego po prostu trzeba się nauczyć, mi się wydaje, i jakoś z tym żyć, bo wiadomo, że są takie zadania i zawsze to się przewija. No i tyle. Wydaje mi się, że po prostu
mogę zrobić coś w stylu takiej tabelki, żebyście mieli wszystko pokazane na jednym obrazie. I tak, i że to będzie dosyć pomocne. Mi się wydaje, jeśli w ogóle już nie istnieją takie tabelki w internecie, możecie je poszukać. I tak, i chyba tyle. Tutaj nie wiem, okej, dobra. Ja już powiedziałam, że ten live będzie zapisany, ale mogę powtórzyć jeszcze raz, że będzie. No, i chyba tyle w temacie. Tak, bo już nie ma pytań, nie ma nic, nie było dobrze. To tak. To wydaje mi się, że to jest wszystko. I jeśli chcecie, widzimy się w czwartek. Jeszcze może wprowadzimy głosowanie też, co chcecie, żeby było omówione w ten czwartek. Jeśli nie będziecie pisać komentarzy albo na privie. Także ten, wydaje mi się, że to wszystko, co chciałam dzisiaj poruszyć. Także zapraszam Was. Jutro matma, czwartek angielski. Ogólnie codziennie na filokursach są live'y, także obserwujcie. Polubcie stronę i wszystko i będziecie na bieżąco, także dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj mnie słuchali. Było mi bardzo miło, cieszę się, że mam tylu odbiorców tutaj, bo się nie spodziewałam i tak. No i do zobaczenia na przyszłych live'ach.